miałeś przyprowadzić kolegę niby, którego ruchałem. Ale twój kolega nie ma... Ja z wami, kurwa, nie będę tak gadał, pierdolę, kurwa, idę. Taka, kurwa, ochrona, że mnie tylko, kurwa, trzyma... Generalnie ja bym chciał uciąć temat i wrócić do tematu budowy. Mam dla ciebie tutaj galoty przygotowane. Wyprane, czyste, eleganckie. Przymierz teraz i udowodnij, że są nie twoje, a teraz wlatuje filmik na mojego Instagrama, jak zapinasz kolegę na budowie 3 lata temu. Gdzie masz tego kolegę? No będzie wlatywał, miałeś, właśnie teraz, zobaczysz. Miałeś przyprowadzić kolegę, gdzie teraz jest ten kolega? Teraz wlatuje filmik, człowieku, właśnie klikłem, żeby udostępnić filmik. Tak, wleciał filmik właśnie teraz, więc możecie sprawdzać. No ciekawe, potem, proszę, one widać. Czy mają ten, pagon, tak? Metka? Gucci? No. Dacie Gucci? Jakaj mam z czapeczką z Turcji? Słuchaj, mój kutas by się w niej nie mieścił, bo jak ja bym ci go wyciągnął na ladę, to byś powiedział, ściągnij tak, tą... Jak chcecie ocenić kutasa bagietki, to zobaczcie na filmie. Bardzo zachęcam. No, ale to co, obawiasz się, że miałeś takie nie, sytuacje nie po pijaku? Nie, obawiam się, nie ma takiej sytuacji. Ale to czemu tak ci zależy, żeby zobaczyć ten filmik? Jak jest o tym mowa, to się zająknie, no, człowieku. No bo bym cię udowodnić, pokażę, że to jest fotomontaż, jak już coś wstawię. A kiedy ta twoja firma sprawdzi te nagrania, jak ja na Szołapie streamowałem? Nie generalnie, wiem, bo... ja jeszcze dojdę do tego. Generalnie to oszukałeś widzów, bo nie, takiego ja czegoś dojdę nie ma. Do tego. Ja ale dojdę to już do miesiąc tego. Czasu ci zajmuje, człowieku. Nie miesiąc czasu. Miesiąc czasu, wie, że dwa miesiące to ci zajmuje wysyłanie, kurwa, telefonu do widza. Ale człowieku, ja jestem z tym widzem w kontakcie i to nie było dwa miesiące temu. Ale gdzie masz dowody, że dałeś jakiemuś widzowi jakąś nagrodę? Miałeś przynieść tutaj że dowody. Co dałem? Miałeś przyprowadzić kolegę niby, którego ruchałem. Ale twój gdzie kolega jest, nie ma kurwa? Czasu, ma tyle jeszcze zleceń. Jeszcze hipokryta, tyle kurwa. Zleceń ma na budowie, filmik jest wstawiony, człowieku. Twój kolega ma tyle zleceń na budowie, że nie miał czasu dzisiaj się tutaj pojawić. Jest środek to ciekawe. Tygodnia, nie, po prostu kłamiesz. Nie, po prostu filmik jest wstawiony, więc tutaj nie ma nawet co kłamać, bo każdy nie widzi ma, na nie tym ma. Filmiku, że kolegę zapinasz i nie próbuj mnie przegadać, jak ja mówię, człowieku. Ciekawe, kolegę, to powiedz mi, gdzie, jak tak kolega ci to oznajmił, to niech kolega ci powie, jaka to była budowa. Jaka to była budowa i ale gdzie? Ale jest filmik, człowieku, co ty myślisz, że ja się pytam adres, w jakim ale ruchałeś kolegę? Jeśli go ruchałem, kurwa, to chcę wiedzieć, gdzie? Na budowie, dach otwarty, widać, człowieku. Film może być sfabrykowany. Ja sfabrykowany, człowieku, to ty będziesz po walce dopiero. Dobra, dawajcie, siadajcie. Dobra, dawajcie, jebane siadajcie. Jebane oszuście, kłamstwo, gdzie masz kamery kolegę? Kamery uważajcie też. Też, kurwa, mówiłeś, że ostatni wyjdę ze studia face to face, a jako pierwszy spierdoliłeś, kurwa, bo się mnie przestraszyłeś, kurwa, jak szmata, kurwa. I nie kłam, że nie atakuję cię poza kamerami, bo jak zgasły światła po face to face, to cię zaatakowałem. Ale i po face to face, kurwa. Bo wywiad udzielałem, człowieku, to mnie zaatakowałeś, bo nie, światełko zobaczyłeś. Nie, przed wywiadem jeszcze cię, kurwa, zaatakowałem. Zobaczyłeś światełko i poleciałeś, człowieku. To jesteś ty, człowieku, jest na filmiku, 3 lata temu. Ewidentnie to nie jest bagieta. Tak to mi się jest wydaje. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Nie będziemy tutaj... To nie czemu? Jest nic czemu sfabrykowane. Tak sądzisz, to sfabrykowany jest to film ty nie zrobiłeś na mnie, że ja na Szołapie live wyrobię. Ja? A nie, bagieta. Nie ty, bagieta. To nie jestem ja. Czy wygląda na to bagietę? Jesteś ty. No jest takie, no czapka. 3 lata masz temu to czapkę? Jesteś ty, człowieku. Nie, ja takiej czapki, ja nigdy czapki białej nie nosiłem. To może ci założyli, no, ale cię nie poznali. Ale miałeś ostatnio biały. Biały kask. No ale dobra, no bagieta, jak chcesz, możesz ale rozwiać. Ale nie będę spod... Ale przecież to są czyste, wybrane. Ja, żeby przymierzyć, to bym musiał ściągnąć spodnie, poprzednie gacie i je, kurwa, założyć. Ale bo przecież tak możesz na spodnie. Nie będą pasować. To nie byłem ja. To byłeś ty. Bo tu ludzie z widowni krzyczą, że obejrzeli i mówią, że to ty. Nie, to nie jestem to ja. To jesteś ty. Nie jestem ja, ja nie... No to może rozwiesz, wątpliwości, nie przymierzysz teraz gacie. Z Westmanem się to stałeś, niech mi to się powie, zmieniłeś. Gdzie to, jaka budowa
gdzie, kiedy. Ale ja nie mam obowiązku się dowiadywać, jaka to była budowa, człowieku. To jest sfabrykowane. No tak, ale skąd ma Robalini wiedzieć, jaka to jest budowa, jak tam przecież nie ma, to ty nie ma wiesz, gdzie pracujesz. Nie ma w ogóle, ja z wami, kurwa, nie będę tak gadał, pierdolę, kurwa, idę. Obraził się o prawdę. Bagieta, usiądź. Wpiszcie tego, to mam, kurwa. No Bagieta, chodź, nie obrażaj się. Tym chcę się skupić. Tak, Mara, bo tutaj Dominika jest. Ojej. Oni to z zaskoczenia dzisiaj telenowela jest. Do niego to latuje, to ochrona jest od razu. Ale jak kapela mnie atakuje, to gdzie jest ochrona? To pieśń ochrona, kurwa. To pieśń ochrona, wymienić ją. Ja dolatuję do przeciw... Ja dolatuję do przeciw... Jaś kapela, no. Ochrona, proszę go wyprowadzić. No Jasia kapelę proszę... Wyprowadzić, no co, on rzuca czymś? No co, ja jak lecę, to mnie pilnuje ci, kurwa? Wy mi pytam, taka kurwa ochrona, że mnie tylko kurwa trzymacie? Do kurwy jebanej? Nie, tutaj uważam, że Jaś kapela bardzo chujowo się zachował, bo tu krzyczał na kamerzystę, napierdalał, że rzuca szklankami, a rzuca jakimś kurwa żelem. Mógłby ktoś w głowę dostać, więc... Lekarze moim zdaniem powinieneś wyciągnąć jakieś lekary finansowe w stosunku do kapeli. No Jaś kapela został wyprowadzony, przepraszam cię Bagieta, bo no tak nie powinno być, że on rzuca czymś, a tutaj napierdala na kamerzystę. Generalnie chciałem zaproponować jedną taką opcję. Zapłacę za te badania, ale chciałbym, żebyś szedł na warograf i generalnie jak... Nie przejdziesz z tego, to płacisz mi 20 tysięcy złotych. Ale wariograf można oszukać przecież. No ale... czyli już od razu twierdzisz, że kłamiesz. No ja mogę iść, człowieku, co mi tam szkodzi? A ty tak samo do możesz iść... ten wariograf by miał być? Sprawdza kłamstwa, by sprawił kłamstwa na temat budowy. I sprawdzimy kłamstwa na temat, jak osądziłeś mnie, że na szułapie sekretki wsadzałem. Jak jesteś Robalini? To czyli jesteś za tym, żeby... Ja mogę wszędzie iść, mi to tam nie szkodzi. Przecież filmik jest prawdziwy, to co ja w ogóle będę szedł gdzieś? Ja mogę czyli iść. Ty, Bagieta, chcesz udowodnić, że on kłamie, tak? Że ten filmik... I generalnie masz przyprowadzić na ten wagrograf swojego kolegę też. Ale to będzie twój kolega, ci to a nie przesło. Mój. To twój kolega, a nie mój. Dobra, ja bym zrobił... Dał szansę, bo tu Bagieta wkurzony, chociaż face to face zrobi. Jak on podejdzie, to ma w ryj. A nie możemy zrobić face to face, nie dać ci słowa, że... Dostanie w ryj. Nieważne. Niech podejdzie, dostanie w ryj. No to zachowajcie to na walkę. Nie, dostanie w ryj. Za te kłamstwa, za te oszustwa, za wszystko. Dostanie w ryj. I niech lepiej jedzie do domu, bo go dorwie po konferencji. To nie chcesz mu przed walką jeszcze teraz spojrzeć w oczy? A po co chujowi, kłamcowi, kurwa, spoglądać, kurwa, w oczy? Zrobimy tu face to face, nie uderzysz go? Dostanie w ryj. Do niech kasują ręce weźmie za siebie może. No to tak, weźmiesz ręce za siebie? I tak dostanie w ryj. To ochronę bym poprosił. Chodźcie, zrobimy face to face. Robalini, Bagieta, proszę cię, żebyś... Zostaw to na sobotę, jest coraz bliżej walki, nie chcesz mu udowodnić. W oktagonie. Robal zmotywowany. Chodźcie tu. Staniecie face to face? No dobra, bez sensu. Jak macie się bić, to ja chcę, żeby ta walka... Ludzie prawdopodobnie też chcą zobaczyć tą walkę, więc... sensu, żebyście się teraz bili.